Witam serdecznie z Poznania. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tutaj mamy hotel. Nawet sympatyczne miejsce, na mały relaks, jakaś kawka, ciasteczko może, można sobie tutaj zjeść. W komentarzu zamieszczę Wam link z lokalizacją, w razie czego, gdyby to kogoś interesowało. Ciekawa miejscówka, praktycznie w centrum Poznania. Teraz pójdziemy sobie w kierunku centrum. Powiem Wam, że chyba tutaj nie szedłem tędy z 2 lata. Jak widać, nawet za dużo tutaj ludzi nie ma, jest spokój. Dworzec kolejowy. Tam na wprost mamy dworzec kolejowy. Ale na dworzec nie pójdziemy, bo to bez sensu, prawda? Chyba każdy zna dworzec.
Jak widać, wszędzie ścieżki dla rowerzystów. Jak zwykle korek. Ulica Święty Marcin w kierunku centrum. Do Starego Rynku stąd jest może, nie wiem, tak strzelam, 700-800 metrów. Zobaczcie, jaki długi jest korek. Idziemy, zobaczymy fontannę, tam na lewo jest, musimy tutaj iść na przejście dla pieszych, tutaj jest, jest, ok. Śmiesznie wyglądam w tym odbiciu, ten cień. Widać nawet spory ruch w Poznaniu, a godzinę mamy 19:50. Chyba teraz nam się uda przejść. Ogólnie strasznie długo się czeka. Ale cóż, nic na to nie poradzimy.
Co się patrzysz, gościu, masz jakiś problem? Jakiś gościu tutaj obserwuje, kurde. Bo mu się nudzi chyba. A po dawno mi dostał cztyczka w nos. Idziemy do fontanny. Tutaj przyjdziemy może tą stroną. To jest dużo tutaj ludzi, nie ma, to chyba nie będziemy raczej nikogo nagrywać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kto by przypuszczał, że takie atrakcje będą w centrum Poznania, prawda? Fajna sprawa. No, idziemy dalej. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Robitoki Poznań.